generuje. Się już powtarza. Dobra, na razie to na... Jak dojdę do bossa, to wtedy przełączę, na razie to na peaceful, bo widzicie, że tu nic innego już nie ma. I tak to się będzie ciągnąć w nieskończoność. Bo to już jest... Powtarzam ten sam schemat. Ej. Kurwa. Ja się mu peaceful, Jezu. Ale mowy porozwalą. Nie mam na peacefulu, cholerka. Wybaczcie na chwilę, muszę jeszcze jedną przerwę zrobić. Okej, jestem z powrotem, więc wracamy do eksterminacji potworasów. A co mi kwiotek? Ile mi zajmuje? I to mi na co? One południa. Pig ci. Ale on ma zamach fabryczny. Żelazo, złoto. Cholera, skąd te kwiatki się tu biorą, no? Masakra. Brak pochodni. Ech, buty zaraz się pójdą. O, tam jeszcze jeden. Tu co na górze jest? Nic. Wiem, że teraz samo wyjdę, niestety pochodzi mi brakło i tyle w temacie. No, mimo że mam węgiel, to nie mam patyków. A były tam w skrzyniach patyki, cholera. A człowiek tak na szybko szedł, to nie myśli do końca. Stąd się załatwimy.
wytrzymałe, to trzeba im przyznać. Za moją gigantyczny zamach. Łe. Tymi swoimi łapami. Będę wdzięczny, jeśli podacie mi ich nazwę. Fakt, że przypominają trochę te roboty, co u niezapominajki biegają tam i takie same dźwięki wydobywają, no ale wyglądają jednak inaczej. Łej. I czemu aż tyle ich? Kurde, coraz mniej strzał, bo też wszystko się kończy. No, masakra. O wilku mowa. Ciastka i tyle. Rozwalić. Aż się boję pomyśleć, jaki tu będzie boss. Ura, długo to tak się będzie powtarzać. No to sprawę, że... Holy fucking shit! Holy crap! Co on tak nieruchomo stoi? Kurde. Jeszcze większy niż tamte. To jest boss? Peaceful, ale... Ciekawe co. Mocny. Trochę jeszcze szczegółowo. Jezus, widzieliście to dwa ciosy i mi 2/3 life'a wziął, cholera. Ochrona 4. Ten za piersi szybko się pójdzie rąbać, bo to jest złoty, cholera. Póki mam, to będę rąbać szczelami, bo to się najbardziej chyba opłaca. Trochę nudno, a tak... Ciekawe, czy on w ogóle na tym peaceful zginie. Bossy z innych dungeonów ignęły na opisie. Cholera.
Kurde, biegini. Cholera. Tak. Dobra. Wrócę do was, jak pojawię się w tym miejscu sam. Okej, wróciłem do bossa, jak widzicie. Co ciekawe, mimo że miałem ponad 2,5 km do przejścia, wszystko co tu straciłem, nadal tu było. Nie wiedzieć czemu nie znikło. No, dla mnie to jest plus. Tym razem dam poziom łatwy. I na poziomie łatwym spróbuję go za... Wystraszyłeś mnie, chłopie. Drąbać. Zobaczymy, czy to się do w ogóle jakoś. Jest! Żelazowa, no ale szczerze mówiąc, nic nie dał praktycznie. To jest full skrzyń, szkoda jedno, że jest tak na full wypas wypełniony, ale o lekku. Najpierw to. Jabłuszka i oczy kresu, super. Oho. Więc tak, zostawmy to, co mi się nie przyda. To... Nie wiem, że jestem ja w wykończeniu, to nie. Dwa łuki na pewno się nie przydadzą, dwa miecze też. Te mi się też nie przyda. Kurczak też nie. Ciaska jeszcze zostawmy, węgiel. Szybko to poukładam. Jakoś. Tak. 2 kilofy też, nie? Ja tam miecz, kilof, zbroję sobie zrobiłem jeszcze, bo miałem tam zapas akurat tego, no. Tam diamentów tak dalej, więc starczyło mi. Tego nie potrzebuję, książkę by chciał mieć. Jabłko i złoto. O kurde. O kurde, co tu jest? Nic, szczerze mówiąc, tu nie było. A tu? W ogóle to... Chcę
chcę tu spokojnie pozbierać i pokazać wam, co tu jest, skrzynia. O, złoto, jabłka, resztę zbieramy. Złoto. Patyki się przydadzą akurat. Kilka tych pochodni się przyda. Super, za darmo mieć tak ciężko osiągalny artefakt, jak ja to nazywam. Niech skrzynka. Zaś oczy kresu. O, kosteczka, pochodnie. Ostatnie trzy skrzynie. O, płyta. Właśnie, ja tu miałem jeszcze taką jedną fajną płytę. Niestety jej się nie uratowałem. Czy ja tu ją zostawił? Jest tu, Boże. Płyta muzyczna. Oj, jest. Holy crap. To i zaraz wyjdzie pochodni. Nie, tu, tu, tu. O Jezus, bogacz. A pamiętajcie, że... O, akurat żelazo jest tam. W całej wulkanie jeszcze tam jest mnóstwo tych tych no surowców, nie? Zastanawiam się, czy tu coś jest, bo to tak mi nagle, jak podeszło do tego, to to się nagle oświetliło. Nie. Okej. Z paroma failami na koncie, tak oto kończymy zdobywanie twierdzy nieznanego pochodzenia. Szczerze mówiąc, twierdza już była dość nudna, bo powtarzały się pewien schemat, tamte kilka pomieszczeń, kilka razy. Ale wulkan, to już tam jest nieźle, te surowce i tak dalej, i to tak na powierzchni jeszcze z Netheraku. I boss jest ciekawy, bo zwykle to tym bossem to jest ten taki czarny ludek, co tam to strzela tymi jakimiś kulkami i odbiera nam życie, nie? W tych dungeonach, a tu taki wielgachny robot, kurde, z którym się człowiek mordował i mordował. No, mam nadzieję, że wam się mimo tych paru faili i tego, że trochę grałem na Peacefulu, spodobał ten taki spontaniczny filmik. No i dziękuję za oglądanie. A na Peacefulu grałem na tego, jak już mówiłem, że ja naprawdę mało gram Minecrafta, a już z podprawami to w ogóle wiesz, to nie ma takiej wprawy. No i tak widzicie, jedna śmierć była. No ale jeszcze raz dzięki za oglądanie i do usłyszenia w normalnych let's playach. Cześć!